Dzisiejszym gościem jest Jan Kapela z Krytyki Politycznej. Panie Janku, dlaczego pan dzisiaj idzie w marszu? Właśnie, marsz jest w jakim celu? No, idziemy protestować przeciwko odbijaniu kobiet, praw kobietom. Jak wiemy, nasza pisowska władza nie szanuje kobiet i stara się im zmuszać je do reprodukcji, choćby przez odbieranie prawa do kupowania tabletek wczesnoporonnych, czy przez likwidację dofinansowania do organizacji pomagających, walczących z przemocą wobec kobiet. Nie dofinansowano Niebieskiej Linii, wielu innych organizacji. Jest to po prostu działanie wymierzone na to, żeby wspierać przemoc wobec kobiet. Ale nie czy pana środowisko tak jednoznacznie popiera aborcję? W projekcie jest mowa o tym, że będzie można przeprowadzać aborcję do 9 miesiąca ciąży z powodów eugenicznych. Czy likwidowanie ludzi tylko dlatego, że są niepełnosprawni, jest czymś, co jest bliskie lewicy, wrażliwości lewicowej? Nie ma pan pojęcia, po pierwsze. Nie jest to likwidowanie ludzi, tylko jest to zwykły zabieg pozwalający kobietom decydować o tym, czy chcą mieć dzieci, czy nie chcą mieć dzieci. Nikomu się nie dzieje krzywda, płody nie cierpią. Wydaje mi się, że większą szkodą jest rodzenie takich dzieci, które będą miały w Polsce, nie będą miały żadnej opieki, bo zasiłki są bardzo marne. Tym kobietom się nie pomaga, nie ma dla nich wsparcia, dla tych dzieci też nie ma wsparcia. Więc jeśli pan chce, żeby więcej po prostu cierpiących dzieci było w Polsce, no to oczywiście może pan z tym walczyć, ale jest przeciwny. Wystarczająco dość dużo dzieci. A jak pan ocenia kwestię tego, że ten projekt zabrania krytyki środowisk aborcyjnych, chce karać 2 lata. Ratujmy kobiety. Zabrania propagandy, siania fałszywej propagandy, czyli właśnie kłamania, że płód jest dzieckiem, że dzieje się komuś krzywda w trakcie aborcji. No, środowiska tak zwane przeciwników aborcji nieustannie sieją swoją kłamliwą propagandę, no i za kłamanie publiczne uważam, że powinni być karani oczywiście. Ale czy to nie jest zbytnie ograniczenie wolności słowa? A pan jest za prawem do wolnego kłamania? To jest znaczy, wolność słowa? Ja uważam, że lepiej jest to, żebym ja miał wolność słowa, wolność żeby kłamać, pan tak? miał... Mówić głupoty niepotwierdzone naukowo, tylko ale do tego, pan, ja tak na przykład uważa, pana, tak? pana poglądy też uważam za niepotwierdzone naukowo i głupoty. No tak, ale to jest taka, bronię... że ja mam rację, a pan nie ma racji. A ja uważam... Nauka jest jedna. No ale ja uważam, że... Wymyślać jakieś bzdury, ale są to bzdury. Ale to nie lepiej jest to, żebym ja miał prawo do tej wolności słowa, niż do żeby wolności mi... gadania bzdur? Nie powinno być prawa do wolności siania kłamliwej propagandy i gadania głupot. Tak, powinny być za to kary. Za te plakaty, okropne plakaty, niby ci bronią życia, a narażają dzieci żyjące na widok pokrwawionych szczątków. Ekolodzy, którzy płodów. Walczą z dręczeniem zwierząt, też pokazują wstrząsające zdjęcia. Czy pan nie widziałem chciałby... w centrum miasta, żeby były takie plakaty. No ja widziałem demonstrację ekologów, którzy demonstrowali i uważam, że mają całkowite prawo do prezentowania zdjęć, które napełniają mnie silnymi emocjami. No dobrze, no może pan tak uważać. W tym faktu, że zwierzęta naprawdę cierpią, a płody nie cierpią, więc to jest taka podstawowa różnica. No. Mhm. A jeszcze prócz tej demonstracji, jak pan, człowiek o lewicowej wrażliwości, ocenia socjalne posunięcia PiSu? Czy te reformy, które wprowadza PiS, 500+, ograniczenie wieku emerytalnego, są czymś pozytywnym z pana punktu widzenia, czy są czymś szkodliwym? No myślę, że 500+ jest w porządku, no bo jest dużo biednych ludzi, którym należy pomagać. Ja w ogóle jestem za dochodem gwarantowanym, uważam, że każdy powinien dostawać jakieś pieniądze, żeby móc przeżyć. No, projekt obniżenia wieku emerytalnego jest absurdalny, bo już teraz ludzie żyją czasem dłużej na emeryturze niż pracują i nie wiem, kto ma utrzymywać tych wszystkich emerytów, jeśli nie będą ludzie pracować. Ktoś musi pracować, żeby starczyło pieniędzy. No, już teraz ZUS jest zadłużony i pieniądze muszą iść z budżetu państwa. Nie wiem, gdzie PiS chce znaleźć na to pieniądze. Chyba wyczarować. Bardzo panu dziękuję. Proszę Naszym bardzo. Gościem był Jaś Kapela z Krytyki Politycznej.